Znajduje się w miejscowości Żychlin. Wioska leży na wschód od starego miasta. Jest to znana siedziba rodu żychlińskich, herbu Szeliga. W drugiej połowie XV wieku przedstawiciel familii Wojciech został podkanclerzem Królestwa Polskiego. No i w Żychlinie znajduje się najstarsza istniejąca w Wielkopolsce parafia kościoła ewangelicko-reformatorskiego, czyli mowa tutaj o Kalwinach. I tutaj mamy budynek świątyni, zboru. Tutaj jest dalsza część zabudowań. Niestety no pastora nie ma. A co za tym idzie, nie da rady wejść do środka. Nie wiem, czy by w ogóle dało radę, ale tak nie mam też okazji kogo zapytać. A szkoda, bo tam w głębi podwórza jest kawał historii, są płyty nagrobne, epitafia i niestety chyba nie da rady tam wejść, żeby to pokazać. Może ktoś kiedyś będzie w Żychlinie i sobie wejdzie i obejrzy. Do parafii należała m.in. liczna kolonia Szkotów osiadłych swojego czasu w Koninie. W pobliżu kościoła parafialnego znajduje się pałac oraz ślady dawnego grodziska. Za chwilę tam podejdę. Zaczyna trochę kropić. No, początki samej parafii to fundacja drewnianego kościoła w 1810 roku przez Piotra i Katarzynę Żychlińskich. Ciekawe postacie związane ze zborem żychlińskim to m.in. Piotr Żychliński, który był pułkownikiem, pełnił funkcję starosty podkomorzego kaliskiego, uczestnik bitwy pod Chocimiem, czy też chociażby Aleksander Chlebowski, pułkownik, uczestnik powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich. Obecny budynek kościoła został zniesiony w latach 1821-1822. Nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Jednak uda się wejść tutaj na podwórze, na dziedziniec. O, pastora nie ma, ale dostałem pozwolenie od innej osoby, która się z pastorem skontaktowała.
Za chwilę pokażę ciekawą bardzo rzecz. Otóż w tym roku powstał bardzo fajny mural. Za chwilę go zobaczymy. Na tej samej ulicy, po drugiej stronie, kilkadziesiąt metrów, taka jest odległość od tutaj świątyni. Jest i mural. Bardzo fajny projekt. Super sprawa. Tutaj znajduje się pałac, tam mamy zbór. Bo pogoda średnio dopisuje. Zaparkowane też są samochody, dlatego nie mogę pokazać tego muralu tak, jakbym chciał. Podejdę bliżej. Jeżeli ktoś będzie w okolicach Konina, warto tutaj zajrzeć. Jestem prawie że naprzeciwko zboru i tutaj mamy pałac, o którym powiem dosłownie kilka zdań. Otóż pałac, dwór Bronikowskich powstał około 1820 roku. We dworze gościł swojego czasu m.in. Fryderyk Chopin. I tam jest jego postać uwieczniona. Jestem tu pierwszy raz. Gościł tutaj w roku 1829 z okazji wesela córki właściciela wsi Melanii Bronikowskiej. Obecnie w budynku mieści się zespół szkół ekonomiczno-usługowych. Chyba dobrze mówię. Zaraz podejdę tam bliżej. Powiem takim żarcikiem, co jest też zgodne z prawdą, że Fryderyk Chopin był niezłym turystą. Świadczy o tym chociażby
jego szlak miejscowości, których odwiedził na ziemi dobrzyńskiej w województwie kujawsko-pomorskim.